Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Razem ze mną w studium biorą udział Kasia, Janusz, Klaudia i ja, Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, jest to Słowo Boże, dlatego w modlitwie będziemy prosić o właściwe jego zrozumienie. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który teraz będziemy mogli tutaj spędzić, za to, że jesteśmy tutaj razem i prosimy o Twojego Ducha Świętego, aby pomagał nam studiować Twoje Słowo i te rzeczy wcale niełatwe, o których będziemy rozmawiać. Spraw, aby Duch Twój Święty dał nam zrozumienie i abyśmy wynieśli z tego jak najwięcej i mogli wprowadzić to w nasze życie. A prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Studium Słowa Bożego dzisiaj jest zatytułowany Eschatologiczny Dzień Pojednania. Może kolejny raz zapytajmy, co to jest pojednanie i dlaczego istnieje potrzeba pojednania? Jan. Pojednanie jest to inaczej pogodzenie, zatarcie różnic, przerzucenie mostu, jakby to można jeszcze co by nazwać. W każdym razie, a potrzeba jest, bo widocznie powstały jakieś różnice, powstały rozdział, powstały dysonanse inne, jakieś, prawda. A tu wiemy, że chodzi o ten najważniejszy dysonans, jaki powstał między Bogiem a stworzeniem, między Bogiem, szatanem, między dobrem i złem. Czyli ten największy, najważniejszy bój, jaki może być w historii Wszechświata. Tak jest. To zaistniał grzech, który spowodował to. Tak jak zresztą było podkreślone, zaistniał grzech, który spowodował rozdział. W związku z tym musi być pojednanie. Zerwanie więzi. Proszę bardzo. Przepraszam. Zerwanie więzi między człowiekiem zerwanie a więzi. Bogiem. Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogło zaistnieć pojednanie? Proszę bardzo, jak uważamy? No przeważnie, jak żeby pojednanie nastąpiło, to między zwaśnione strony potrzebny jest jakiś mediator. Tak. Po pierwsze, mediator potrzebny. Co jeszcze? Dlaczego ten mediator jest potrzebny? Jakie jest jego zadanie? Rozwiązanie konfliktu między dwiema stronami. Tak, rozwiązanie konfliktu. Aby ten konflikt był rozwiązany, to co musi zaistnieć? Chęć rozwiązania konfliktu z obydwu stron. Mhm. Chęć rozwiązania, tak. Jak również musi też zaistnieć zadośćuczynienie za problemy, jakie powstały. Myśmy taki prosty przykład podali, że niestety przykre to jest, ale dzisiaj w świecie przede wszystkim na tle też finansowym różne różnice powstają. I strony są skłócone. I żeby zaistniało pojednanie, to co musi być uczynione? Musi być płaszczyzna do tego jakaś wypracowana. Ostatnio mamy taki przykład między Europą a Ukrainą, prawda? Jak ciężko te mediacje i właściwie nic nie dały, które tak długo były prowadzone. I pojawił się, taka strona się pojawiła konkurencyjna, która się wydaje, że jest nie do pokonania. Tak, zgoda. A jeżeli byśmy do tego najprostszego przykładu to sprowadzili, spraw finansowych, no to muszą te sprawy finansowe być najpierw uregulowane. A jak ten ktoś, który jest winny, no nie stać go na uregulowanie, ma być dłużnikiem do śmierci? No bierze jakiś kredyt. Kredyt, a najlepsze są kredyty takie umarzalne. No zgoda. Których nie trzeba spłacać. Tak jest. Czyli musi oddać to, co spowodowało problem z jednej strony,
A z drugiej strony, jak nie jest w stanie, no to może się ktoś nad nim ulitować i mówię, wiesz co, ja na twoje konto tam wpłacę, skorzystaj z tego. I to jest jakaś kredytu, taka ilustracja, że my jako rodzaj ludzki zgrzeszyliśmy i nie jesteśmy w stanie tego już odwrócić. No i poprzednie studia biblijne mówiły nam o tym, że ktoś przyszedł i powiedział, ja to zapłacę. Bo zapłata za grzech jest śmierć. Ja poniosę śmierć. No i teraz ze strony no, tego kogoś, który jest winny, co musi być? A mnie to nie interesuje, nie? Łaski bez, najczęściej mówią tacy hardzi i twardzi. Tak jest. Czyli musi być przyjęcie tego. Oczywiście. Przyjęcie tego z wdzięcznością, jeżeli ktoś chce uregulować problem, który spowodował braku pojednania tych dwóch stron. Albo ktoś może regulować, albo ktoś za nas. W naszej sytuacji grzesznej, no już od samego początku jest informacja, że no, Jezus Chrystus, Stwórca powiedział, ja zapłacę, tylko przyjmij to. Źródłem do dzisiejszego naszego studium jest Księga Daniela. Tak. I tak jak myślę o tym, co dręczyło Daniela, to chyba do tego powodem takim szczególnym było sytuacja jego narodu, jaki się znalazł. Jego naród był w niewoli i ta niewola może być symbolem, niewola to była fizyczna, niewola babilońska, ale ta niewola może być symbolem niewoli, w jakiej my wszyscy jesteśmy, w niewoli grzechu. I ci Izraelici faktycznie tęsknili do wyzwolenia, tęsknili za swoją ojczyzną, tęsknili za tym lepszym czasem. Tak jak myślę, że każdy z nas tęskni za czasem, kiedy będzie żył w wiecznym szczęściu, w wiecznym zdrowiu, w doskonałości, w Bożej niebieskiej ojczyźnie. Mnie, może Izraelitom, tym, którzy pamiętali tę ojczyznę, było łatwiej tęsknić niż nam. I chyba to często jest powodem tak, że ludzie sobie lekceważą to, co tracą, co mogą stracić, tak. Bo nie potrafią tego docenić. Tak. To, co im może koło nosa przejść. Albo to jest za wspaniałe, żeby chcieli w to uwierzyć. Tak. A jednak to jest pewne, bo gwarantem tego jest sam Bóg. Tak. No i cena została zapłacona. Jest możliwość jednania się z Bogiem na podstawie złożonej ofiary. No ale pojawiła się jakaś potęga, która to atakuje. Co to za potęga jest? Według Księgi Daniela, no szczególnie 8 rozdziału. No, Kasiu, powiedz. No tutaj mamy, w 8 rozdziale mamy kolejną wizję Daniela. Tak. I kolejny raz tutaj widzimy jakieś zwierzęta, tak? Jakieś zwierzęta, które są w tym rozdziale. Mamy tutaj wizję barana, kozła i później właśnie tajemniczego rogu, tak no. Się wyraża. I to jest ten róg, który później wyrasta. On jest tą potęgą, która sięga nawet nieba, tu pisze. Tak. I atakuje. Atakuje. I tu myślę, że trzeba by było przeczytać dokładnie już z Daniela, 8 rozdziału. Od dziewiątego wersetu. Tak. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi, i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swą sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i gwiazdy, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Czyli tutaj wyraźnie jest powiedziane, że uzurpuje sobie jakby prawo do pewnego stanowiska. Czyli to tutaj jest jako władca czy książę wojsk niebieskich. I jest mowa o tym, że zbezczeszcił świątynię. Odebrał również ofiary codzienne. Tak. Tu jest wiele symboli i należałoby te symbole wyjaśnić, ale nawet nie musimy się nad tym głowić, bo Słowo Boże to od razu wyjaśnia. Tam jest, Kasia wspomniała, baran i jest powiedziane, to król Medii i Persji.
Nie ma co dyskutować. Kozioł to król grecki. A jaka następna potęga była? Rzym. Rzym. Tak. Tutaj w 8 rozdziale symbolizowany jako kto? Jako mały róg. Jako mały róg, tak jest. I jego rozwój jest przedstawiony. Nawet powiedzielibyśmy, że najpierw jest to rozwój poziomy, czyli jakby inaczej można powiedzieć polityczny, no bo Imperium Rzymskie, no bo po Grecji jest Imperium Rzymskie, to proste fakty historyczne. I najpierw rozwija się ku wschodowi, ku południowi, ku prześlicznej ziemi, ale później oczywiście ten atak najpierw no, polityczny, terytorialny zaczyna przybierać jakiś poziom czy kierunek, należało powiedzieć, pionowy. I kogo, tak jak w tych tekstach czytaliśmy, kto jest zaatakowany? Klaudia, powiedz. No bezpośrednio tutaj jest mowa o najwyższym kapłanie, tak, który, bo jest mowa o ofierze, czyli tutaj mamy odniesienie do świątyni, do kapłaństwa, a najwyższym kapłanem jest Chrystus. Więc jakby jest to bezpośredni atak na Chrystusa i tą świątynię w niebie. No, dlaczego atakowany jest Chrystus? Co Chrystus dokonał według wiersza 10, ale szczególnie 11, 12? On zapłacił cenę zbawienia i na tej podstawie, co jest możliwe dla każdego człowieka? Ta stała ofiara codzienna była w gestii Jezusa Chrystusa. On ją wypełnił i on mu to chce zabrać. Chce mu odebrać tę cześć, jaka mu z tego z tytułu się należy. Zdecydowanie występuje przeciwko najważniejszym atrybutom księcia wojsk i jego największym osiągnięciom. Tak. I dlatego czytamy, że po dokonanej ofierze, po zapłaceniu ceny za nasze zbawienie, poszedł do nieba i oręduje jako najwyższy kapłan. Tak jak to w Ewangelii, w liście Jana jest napisane, dziateczki, nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył, to co? Mamy orędownika. Mamy orędownika i możemy tam się zwracać. On na podstawie ofiary Golgoty może nam przebaczać. On tam w tej świątyni urzęduje i możemy się zwracać. I na podstawie ofiary, jeżeli do niego się zwracamy, on przebacza nasze grzechy. No a co mały róg chciał uczynić? Już było częściowo powiedziane. Tak. Chciał wszystkim zawładnąć, chciał sobie przypisać cały ten autorytet. I tutaj dla mnie tu jest też ciekawe to porównanie z 7 rozdziału, któryśmy tydzień temu studiowali i tego 8, że tutaj Daniel w widzeniu ma pokazany jakby dalszy ciąg tego. Już tutaj jakby się nie koncentruje na tych smokach, czy na te zwierzęta są takie bardziej cywilizowane. Ofiarnicze. Ofiarnicze, tak. Takie bardziej łagodne, jakby można powiedzieć. Ale de facto cała akcja i sedno tego rozdziału koncentruje się na tym rogu małym. Tak. Prawda? Który nagle się pojawia po wytrąceniu tamtego rogu kozłowego. Rozwija się ten mały róg i to faktycznie jest to jakby... W tamtym przypadku było widać najpierw bestia, 10 rogów, pomiędzy nich wyrasta mały róg. Tu jakby jest pominięta już rola tego rzymskiej potęgi politycznej, a jest podkreślona rola od razu rzymskiej potęgi dogmatycznej, teologicznej, czyli po prostu takiej ekumenicznej, może nie ekumenicznej, ale w każdym razie teologicznej. Tak. Ideowej. Dlatego, że w 7 rozdziale, słusznie, tam była ta rola, powiedziałbym, bardziej polityczna i tak dalej, a tu już bardziej to jest, koncentruje się na tych sprawach zbawczych, religijnych. I na podstawie Słowa Bożego ten właściwy konfesjonał, gdzie możemy się zwracać i grzechy przebaczone, jest w centrum wszechświata. Ale pojawia się potęga, która to wszystko próbuje, te świątynie i te ołtarze i ten konfesjonał sprowadzić gdzie?
Do siebie. Do siebie, do na ziemię. Na ziemię. Na ziemię. Tak jest. Bóg mówi, tam w niebie jest, tam Chrystus poszedł, tam ten, który zapłacił cenę i on na podstawie zapłaconej ceny może przebaczać, a pojawiają się jakieś siły, tendencje z powrotem na ziemię to sprowadzać. To u nas jest tak. No. I dlatego to jest atak skierowany przeciwko tym, który zapłacił i który na podstawie zapłaty może przebaczać grzechy. Porównując te dwa rozdziały, mi się nasunęło też jeszcze takie pytanie, bo wizja jedna i wizja druga u Daniela budzi chęć znalezienia odpowiedzi, jak długo, tak, kiedy. I tu otrzymuje odpowiedź, i tu otrzymuje odpowiedź. Tu otrzymuje odpowiedź aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu, co rozumiemy, że oznacza to czas 3,5 lat. A tu jest mowa o 2300 wieczorach i porankach. Jeżeli policzymy lata jako dni, to otrzymujemy inną liczbę i tu też otrzymujemy inną liczbę. Czyżby to były zupełnie inne sytuacje? Skąd ta rozbieżność tych okresów? Mhm. Zgoda. Dlatego, że ten okres 3,5 lat, dzień za rok, to już też było sugerowane, to jest biblijna interpretacja, kiedy ta potęga zakończy, nie tyle zakończy swoją działalność, ale będzie ukarana, przerwana jego działalność. Tak. Ale chociaż przerwana jego działalność, jednak jego ideologia dalej istnieje. I potrzeba czego? No potrzeba, żeby tą jego działalność ocenić. A ocenić czyjąś działalność, czy ona jest dobra, czy zła, można jedynie, to cośmy już też wiele razy podkreślili, jeżeli ja dopominam się jakiejś sprawiedliwości, no to kto mi może tą sprawiedliwość, nawet ziemi, przy niedoskonałych sądach, kto mi może jedynie... Sąd. Sąd może mi, tak. I dlatego ta działalność tego małego rogu, który otrzymał tą śmiertelną ranę w pewnym momencie, ale ideologia w dalszym ciągu istnieje. I sąd ma teraz rozstrzygnąć, ocenić, co, jaka jest ta działalność tego małego rogu. No i jest odpowiedziane, bo Daniel się o to pyta, martwi, przerażony, choruje nawet, tam w tym 8 rozdziale jest opisane. Otrzymuje odpowiedź, że to będzie trwało jak długo, zanim się sąd rozpocznie i w wyniku tego sądu ocenią jego działalność. No 2300 wieczorów i poranków. Tak. A co to znaczy wieczór i poranek? No bo może ktoś z naszych słuchaczy nie rozumie tego albo nie doczytał tego. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Trzeci aż do 7. Tak było na samym początku. I tak cały czas się ziemia kręci. Tak jest. I dlatego jest, powiem, wieczór i poranek. Tak Stwórca ustalił. Ludzie trochę to pozmieniali od północy do północy i inne rzeczy. Niektórzy uważają, że to dotyczy 2300 ofiar. Błędne, dlatego że ofiara nigdy nie była wieczorem i rano, tylko ofiara zawsze była ranna i przed wieczorem składana. A tu jest powiedziane tak, jak w Biblii jest powiedziane, tak jak Janusz podkreślił. Stał się wieczór, stał się zaranek, dzień pierwszy. Jak również mamy w Biblii wyjaśnione, że w tej symbolice proroczej, do której przypuszczam jesteśmy już przyzwyczajeni na podstawie wcześniejszych studiów, że w symbolice tej proroczej dzień oznacza co? Rok. Rok. Tak jest. Czyli 2300 lat. To, co opisane jest w 8 rozdziale, będzie trwało. A końcowy akt tego, to co będzie? Świątynia znowu wróci do swojego prawa. Tak. Albo będzie oczyszczona, albo będzie... w jakiś sposób jej ważność przywrócona. Przywrócona. Cokolwiek możemy pod tym rozumieć. Tak jest. Tak jak w tym Dniu Pojednania, o którym już w poprzednich studiach rozważaliśmy ten problem, że przyszedł taki moment, że wyznawane grzechy, one się znajdowały jakby w świątyni, a przyszedł
sąd i przyszła ofiara, która to wszystko likwidowała. I dlatego to słowo tzadak, no hebrajskie, które tu jest użyte, no to słowo oznacza przywrócić, również oznacza oczyścić. No i świątynia ta niebieska, gdzie wyznawane są grzechy, tymi wyznanymi grzechami była zabrudzona. Zabrudzona, tak, oczywiście tak. W symboliczny sposób. Mhm. Oczywiście, bo przestępstwo nie tam w tej świątyni się dokonuje, jasne, ale na ziemi. Tak jak ktoś jakieś przestępstwo dokonuje, to rozpatrywane to było w sądzie. Ale w tym sądzie nie dokonano tego przestępstwa. Tak. Ale tylko tam te problemy wreszcie miały być wyjaśnione. I dlatego te wszystkie grzechy tam trafiają. No i przychodzi taki moment, kiedy ta świątynia z tych spraw grzechowych, jeżeli tak można powiedzieć, no jest oczyszczona. Tak, tutaj się nam znowu kłania to, co żeśmy wcześniej, w wcześniejszych studiach tak rozważali. Dzień pojednania roczny w służbie świątyni ziemskiej, jaki miał charakter, jaki miał symbol, jakie miał znaczenie. I to teraz tutaj przenosimy na eschatologicznie, czyli na ostateczny dzień pojednania. Wiadomo, że w tamtym dniu kapłan wszystkie grzechy całego ludu, które cały rok były składane w świątyni za pośrednictwem ofiar, zabierał jakby w symbolu tej krwi, tego barana, który był składany, zanosił za świątynię i potem zostały wkładane na kozła dla Azazela i wynoszone poza obóz, tak, na pustynię. Na sprawcę i świątynia była symbolicznie czysta. Czysta, tak jest. Dlatego, że krew kozła, tak, na którego nie wyznawano grzechy żadnych, czyściła, tak, te wszystkie wyznane grzechy, a później ten ciężar no, był włożony na sprawcę, jak słusznie Janusz powiedział, sprawcę tych rzeczy i był wyprowadzany i tam w wyniku no, tych grzechów ginął. Tak. I to jest właśnie w tej części, która mówi, że po okresie 2300 lat rozpocznie się sąd i na sądzie będzie decyzja podjęta odnośnie działalności Małego Rogu i te wszystkie grzechy będą stamtąd usunięte. Zgoda. Czyli żyjemy w tym okresie czasu, w którym dokonuje się sąd. Ten, kiedy kończy się 2300 wieczorów i poranków. A kiedy kończy się 2300 wieczorów i poranków? To zależy, kiedy się zaczyna. Zgoda. Żeby więc obliczyć, kiedy koniec, to musimy wiedzieć, kiedy początek. Początek. Tak. A na temat początku, gdzie jest napisane w Księdze Daniela? W 8 rozdziale nie ma, jest powiedziane tylko 2300 lat. Ale myślę, że już jest pewna sugestia. Dlatego, że, tak, że zauważmy, że dwa pierwsze widzenia Daniela zaczynają się tak naprawdę od Babilonu. Natomiast w 8 rozdziale to widzenie zaczyna się już od Medopersji, czyli od Persji. Od Medopersji. I tutaj to już jest jakby pewna wskazówka i tu pojawia się te 2300 dni, czyli lat proroczych. I tu jest już wskazówka, od kiedy należałoby zacząć liczyć 2300 lat. Tak, ale kiedy mamy konkretną wskazówkę, od jakiego momentu należy zacząć liczyć? No, w 9 rozdziale. W 9 rozdziale. No. Że jest okres 2300, tak, jasny. I ten cały cykl, który jest w 8 rozdziale, trwa 2000, a końcówka tego... Końcówką tego jest sąd i od jakiego momentu należy zacząć liczyć? No więc... 2300. 25 wiersz 9 rozdziału, tak, mówi tak. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane i tak dalej, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię i tak dalej. Tu nam w sukurs dzisiaj my możemy być pewni tego wyliczenia na podstawie
tych środkowych wydarzeń, jakie miały być. Bo tutaj jest, w tym proroctwie mamy wyliczony czas proroczo do pomazańca, do księcia, do Jezusa Chrystusa, który będzie zabity, prawda? Tak. Który wiemy, kiedy to miało miejsce. I w ten sposób, bo my możemy, bo wiemy o tym, że dekrety o odbudowie świątyni były trzy bodajże, prawda? I byśmy mogli zastanawiać się, który był ważniejszy. Oczywiście to można do tego dojść historycznie, ale gdybyśmy nie mieli tych pośrednich wydarzeń pewnych, to byśmy mogli dyskutować na ten temat. Tak już wiemy, od którego roku trzeba zacząć liczyć te 2300 poranków, żeby po drodze wyszło nam to wyliczenie z Jezusem Chrystusem, czas Jego przyjścia, Jego ofiarowania, a potem zniszczenia świątyni i tak dalej, aż do o czasu wybawienia ludu, czyli do skończenia hegemonii małego rogu, którego władza już nie była wtedy taka absolutna. Tak, czyli zgoda. Wyliczenie może być na podstawie tych pośrednich okresów. Tak. Tam pomazania Mesjasza, czyli kiedy był pomazany Mesjasz, Chrystus z Nazaretu pomazany jako Mesjasz przy chrzcie. Przy chrzcie my wiemy, kiedy chrzest, my wiemy, kiedy że w połowie tego ostatniego tygodnia, czy tych 7 lat, że miał być zabity, jeszcze 3,5 lat dla tego narodu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że dekret, że ten okres 490 lat, tych pierwszych, został odcięty od tego długiego okresu 2300, a 9 rozdział od chwili wyjścia dekretu odbudowy. I już Janusz powiedział, że tam były też wcześniejsze dekrety, ale pełny dekret Artaxerxesa w roku 457, który nie tylko mówił o tym, że mogli wrócić z Babilonu, zacząć odbudować, ale w ogóle państwo izraelskie, świątynie, Jerozolima miała być odbudowana i tam miał się narodzić Mesjasz. A wiemy, historia nam potwierdza i historia odkrycia Qumran tu przychodzą z pomocą księgi takie jak Ezdrasz i tak dalej, że stało się to w roku 457. Czyli od roku 457 zaczynamy liczyć 2300 tego okresu końcowego służby. No i jak do roku 457 odliczymy 2300. Wiemy, że lata liczyły się najpierw wstecz, a potem już były dodawane, że wychodzi nam jaki rok? 1844. Tak jest. Oczywiście. Tylko jeszcze musimy o jednym pamiętać, że obliczenia te chronologicznie nie mają jakiego roku? Zerowego. Tak? Bo jakbyśmy według osi liczb to oceniali, no to wyjdzie 43. Mhm. Bez roku zerowego 44. Czyli co stało się albo co rozpoczęło się w roku 457 od tego, co w Danielu w 8 rozdziale jest powiedziane. Kasiu, powiedz tym razem. No pisze o oczyszczeniu świątyni. Tak. Więc zaczął się jakiś proces. Czyli mamy tu do czynienia z sądem. Tak. Oczyszczenie świątyni, a oczyszczenie świątyni może być jedynie dokonane przez co? Oczyszczenie kogoś z win może być tylko dokonane gdzie? W sądzie. W sądzie. Tak. Nawet takim ziemskim, niedoskonałym, ale tam idziemy po sprawiedliwość. I dlatego też rozpoczął się ten sąd, w wyniku którego potęga ta, która atakowała ten niebieski konfesjonał Jezusa Chrystusa, który jedynie ma prawo przebaczać grzechy, bo jedynie On zapłacił, jest właściwie oceniona. No i ci wszyscy, którzy wyznali grzechy, skorzystali z łaski Jezusa Chrystusa, to chcą z tych grzechów
Oczyszczenie. A Janek. Ja chciałbym jeszcze tu jedno uściślić, bo pytanie zadałeś, co się rozpoczęło w 457 roku. A w 457 roku to się nie rozpoczął sąd, tylko zaczęło się odliczanie do sądu, prawda? Żebyśmy nie narobili zamętu. Bo to są dwa drobiazgi. W każdym razie Daniel nie rozumiał tego, tak jak my to dzisiaj rozumiemy. Nie wiedział, że to będzie trwało 2300 lat. Bo gdyby wtedy zrozumiał, że 2300 lat będzie trzeba czekać, to by pewnie jego smutek się wcale nie zmienił w radość, aby się pogłębił jeszcze bardziej, prawda? My jesteśmy szczęśliwi w sytuacji, że my już to mamy za sobą i przed nami jest kolejny okres, który jest, wydaje nam się, bardzo krótki już będzie. Bo jakby każdy z ludzi, ktokolwiek z ludzi by miał perspektywę takiego długiego okresu grzechu i zła, to by tego nikt nie wytrzymał. To dopiero zostało, zrozumienie tego wyliczenia zostało dane ludziom w roku faktycznie 40 może gdzieś, prawda, 1840. Tuż przed tym jeszcze błędne zrozumienie mieli na początku, tak. bo sądzili, to będzie już ostateczny koniec tego wszystkiego, prawda? Ale doszli potem w końcu do tego, że to ma być rozpoczęcie tego dnia eschatologicznego pojednania, czyli dnia sądu. Dnia, w którym cały naród stał przed świątynią, około świątyni i czekał na efekt tej ofiary, która zanoszona była do najświętszego miejsca. Tak jest. Czyli data 457 to jest data, początek tego okresu 2300. Tak. Nie koniec, tak. Początek tego okresu i ten okres trwa, sąd się odbywa. A kiedy się ten sąd skończy? No właśnie. No, to jest pytanie. Kiedy będzie koniec? Mógłby się już skończyć. Oby się już skończył, no. Ale jeszcze trwa, dzięki Bogu, jeszcze trwa, jeszcze jest łaska. Tak, aż jak czytamy w Piśmie Świętym, Jezus Chrystus zakończy swoją pośredniczą kapłańską służbę, przywdzieje szaty królewskie, no i dokona sądu już w tej chwili nie oczyszczającego, ale sądu wykonawczego na tych, którzy nie skorzystali z łaski. A przede wszystkim sąd nad tym małym rogiem, no, który bezcześci świątynię, znieważa tego, który umierał i tak dalej. Są często na tej ziemi, nawet w naszym państwie chyba szczególnie, dość długie rozprawy sądowe. Tak. Które się ciągną nieraz latami. No ale ta rozprawa już się ciągnie, popatrzcie, pomału 170 lat. No wydawałoby się, że to już dość długo. To już... Ale co znaczy długo dla nas, a co znaczy długo dla Boga? Tak. To zupełnie są nieporównywalne życia. Pojęcia, prawda? Tak. No myślę, że gdyby Bóg się sugerował naszą niecierpliwością, to by mógł skończyć już to po dwóch czy po trzech latach tę rozprawę. I gdzie byśmy wtedy my byli? Tak. Czyli jak długo ten sąd jeszcze trwa, to znaczy jeszcze jest co? A może jeszcze nasze dzieci, nasze wnuczęta jeszcze może, prawda? To kiedyś słyszałem taką pieśń. My wszyscy tęsknimy, pragniemy, aby Jezus przyszedł jak najwcześniej, bo ta ziemia już jest dojrzała i tak dalej, czy przejrzała już. A taka pieśń była, Panie, nie przychodź jeszcze z drugiej strony. Tak. Bo może ja jeszcze jestem niegotowy, bo jeszcze wiele ludzi na świecie jest, którzy nie słyszeli tej dobrej nowiny, że tam w przybytkach niebieskich jest Jezus Chrystus, który przebacza, który uniewinnia i tak dalej. Czyli możemy to studium, nawet gdybyśmy pewnych szczegółów nie rozumieli do końca, bo jest za mało czasu, to jedną rzecz, że jeszcze jest co Klaudia słusznie powiedziała, jeszcze jest łaska, jeszcze możemy skorzystać. Jeszcze Jezus Chrystus na podstawie ofiary Golgoty oręduje w tym niebiańskim konfesjonale, jeszcze przebacza, jeszcze możemy się tam zwracać i być pojednani, być oczyszczeni, a przez to mieć prawo, zgodnie z Księgą Daniela, szczególnie w 7 rozdziale, do czego?
Możemy być, mimo naszej grzeszności, możemy być uznani jako jaki? Sprawiedliwy. Jako sprawiedliwy, a jako sprawiedliwi, bezgrzeszni możemy, jak Chrystus przyjdzie, może nas zabrać do chwały, do centrum wszechświata, a potem sprowadzić na ziemię i ziemia będzie naszym mieszkańcem. Jest powiedziane wiecznym mieszkaniem, w szczęściu, radości i pokoju. Dlatego możemy na zakończenie przede wszystkim podziękować Bogu za ofiarę ponownie, za Jego służbę w niebieskiej świątyni i podziękować Mu również za to, że ta łaska jeszcze trwa. Ale nie zwlekajmy długo, przyjmijmy, skorzystajmy z tego jak najwcześniej. Chcemy Bogu za to podziękować w modlitwie. Dobry Boże, przychodzimy do Ciebie, aby tak jak słyszałeś, podziękować Tobie za Twoją cierpliwość i łaskę, jaką nam okazujesz, a szczególnie za Twoją miłość, jaką nam objawiłeś w Jezusie Chrystusie i za to, co zrobiłeś dla nas, Jezusie. Przepraszamy Ciebie, że często jesteśmy niecierpliwi, ale Ty wiesz, jak możesz być długo cierpliwy, Ty wiesz najlepiej. Pragniemy Cię prosić o tych wszystkich, których jeszcze chcesz w swoim królestwie widzieć. Pozwól Boże, abyśmy mogli również przekazać naszym bliskim Twoje pragnienie i Twoją miłość, jaką masz do nas wszystkich. Abyśmy dzieląc się nią, mogli przyspieszyć ten czas, kiedy przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie. Prosimy Ciebie, Boże, o to, pozostań z nami i wysłuchaj nas. Amen. Amen. Serdecznie, szanowni Państwo, zapraszam na kolejne studium biblijne, również niezwykle ważne, w którym będziemy mówić na temat naszego profetycznego przesłania. Jakie w tym okresie czasu sądu, w tym czasie eschatologicznym, jakie jest głoszone. Niezwykle ważne i dlatego serdecznie zapraszam.